Witajcie widzowie, ja nazywam się Sajmek i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Wyspa Mrozu, część trzecia. Tak, to już jest, o ile obstawiam, piąty, szósty odcinek, bardziej piąty. I kontynuujemy podróż za naszym panem Dawidem, który niestety, krwawi. Zrobił sobie niestety... Przydarzył mu się wypadek, znaczy, dokładnie nie wypadek, wilki go pogryzły. Będziemy dalej podążać za Dawidem i zobaczymy, czy znajdzie jakieś ocalałe osoby, oprócz nas oczywiście. O nas nie ma pojęcia, ale liczę, że chłop znalazł kogoś innego, kogo będziemy mogli może spotkać, może pogadać, może da jakieś zadanie, nie wiem. Ale na pewno trzeba dalej podążać za naszym kochanym Dawidem. Nie wiem, czemu ja mówię kochanym Dawidem. He's not my lover, but whatever. W tym jakże mroźnym świecie czasami trzeba wykorzystać każdy moment. Nie. Dobra, nic nie mówiłem. To się wytnie. Dziewczyna, mam to. Ja sobie teraz żartuję. Panie Dawidzie. Gdzieś pan poszedł. No i przy okazji chciałem też powiedzieć, że odcinki z tej serii będą pojawiać się codziennie, także na pewno będziecie zadowoleni. To będzie taki codzienny maraton. Zobaczymy, jak długa w ogóle też jest ta mapa. Może akurat, nie wiem, jak długa jest, ale obstawiam, że trochę tą mapę na moim kanale pooglądacie, z czego musicie być na pewno szczęśliwi. Dobra, na pewno będę musiał znaleźć zapalniczkę, albo żwir, albo coś innego. Na pewno z modów nie będę korzystał, bo dla mnie to jest za bardzo... Oszukiwanie to jest, nie chcę oszukiwać. Po prostu... O nie! On ma podobną stronę do mnie, czekaj. On ma podobną stronę do mnie. Nie, to nie mogę. Żartujecie. Nie. Ostatnio żartujcie częstotliwości. Okej, ale ostatnia notatka Dawida. Miałem nadzieję, że dotrę do Johnsona i prawdy. Przeliczyłem się, straciłem bardzo dużo krwi i straciłem siłę w nogach. Próbowałem znaleźć pomoc, jednak na próżno. Zanim oddam ducha, zapiszę na tym skrawku papieru moje ostatnie słowa, które mam nadzieję właśnie ty przeczytasz. Będąc w metrze, oznaczyłem odpowiednie częstotliwości, które pomogą ci się skontaktować z niejakim Tomasem Byanem. Mi się nie udało, ale ty spróbuj. Być może będziesz bliżej rozwiązania tej całej zagadki. Udaj się na platformę startową, która znajduje się niedaleko. Poszukaj tam więcej poszlak. Mimo że nie znam całej prawdy, mogę ci zapewnić, że ONB jest odpowiedzialne za to wszystko, co się stało niespełna 4 dni temu. Moja jedyna prośba jest to, abyś przywrócił sprawiedliwość, aby nikt teraz ani w przyszłości nie musiał cierpieć jak ci ludzie na tej wyspie. Ja tymczasem zostanę pogrzebany śniegiem i śniegiem zapomnienia i odpoczynku. Bywaj nieznajomy, nazywałem się Dawid. Dawid Forbes. Dawid, nie gadaj, Dawid, obudź się, ty masz zbyt podobny strój do mnie, Dawid. Nie wiem jak wy, ale ja chcę pochować Dawida, jak na Dawida przystało. Ja wiem, że to może być głupio, ale jak dla mnie Dawid zasługuje. Przeszedłeś długą drogę, przyjacielu, więc tobie należy się odpoczynek w tym miejscu. Liczę, że będziesz spoczywał w tym miejscu w pokoju. Dawid, wiedz, że byłeś dla mnie jak przyjaciel, chociaż cię nie znałem, ale... Słysząc, co ty przeżyłeś, liczę, że odnajdziesz się w tym nowym dla ciebie świecie, pozagrobowym. Ja wiem, że teraz wy myślicie, co jest kurna, ale ja muszę uczcić pamięć Dawida. Dawidzie. Dawidzie. Tyle pięknych chwil byśmy przeżyli. Dawid. Forbes. Dawid.
2000, który, ja nie wiem, który rok jest w tej grze, czekajcie, bo ja nie mogę. 2000. Dobra, Dawidzie, dobra. Napiszemy Dawid Forbes. Napiszcie F dla Dawida Forbesa, albo zostawcie znicza. F albo znicz dla Dawidka musicie zostawić. Dawidku kochany, Dawid Forbes. Dawidzie, kurna. Dawidku. Zostawiam ci. To jest. Zostawcie hołd dla Dawida. Minut, czekajcie, musi być przynajmniej kilka sekund ciszy. Na razie nie wiem, co ja robię, ale ja złożę Dawidowi hołd. Może nie teabagging przy jego grobie, ale złożę hołd. Ładnie jakoś grób zrobię. Wiem, Dawidku, że ja nie mam tutaj odpowiedniego sprzętu, ale spoczywaj, kolego. Dobra, biorę skrzynkę. Ja ci tutaj może jeszcze troszeczkę ten grób jakoś tak zrobię. Nie wiem, czy ktoś będzie tędy szedł jeszcze, ale jakby to było coś typu, że gdzie się zapisuje na przykład o, jak jest ten Death Stranding, to tam się zapisuje to, co na przykład gracze robią, jak gracie multi, to obstawiam, że ten mój grób często by ludzie oglądali. Ale dobra, ja tu chciałem hołd Dawidkowi, salut, hołd złożyć Dawidkowi, dlatego Dawidku, spoczywaj w pokoju, amen. Teraz idziemy do... Ja wiem, że troszeczkę ten, ale ja po prostu musiałem to zrobić. To jest w mojej... Dobra. Nie martw się, Dawidku, sprawiedliwość nadejdzie. A na razie exploring my... No i jesteśmy, centrala główna. Pokój przesłuchań. Widzę, że tutaj kot jest potrzebny, to ja tutaj się nie dostanę. No to lecimy, dokumenty, dokumenty. Gdzie mogą być dokumenty? Na pewno sobie zamknę. I lecimy po kolei, więc tak. Tutaj widzę save, dokumenty. I czemu ja zaraz założę z powrotem strój teraz? Raporty są, zaraz się nimi zajmiemy. No nic więcej poza raportami nie ma, no to zobaczmy. Dnia 9 lutego nastąpiła pierwsza próba po odpalenia silnika rakiety High Delta. Póki co nie napotkano żadnych problemów w systemie, godzinę później załadowano ostatnie sprzęty badawcze na górną część rakiety. Cała operacja przebiegła szybko i bezproblemowo. Pracownik numer 12. A to te badania, co oni mieli prowadzić z wysyłaniem statku, to pamiętam, że było o tym dokument. W ogóle to mi się teraz przypomniało, bo akcja się dzieje, bo to jest 2007 i luty 14, gdzieś tego typu, gdzieś ten okolica. Jutro, czyli 10 lutego, nastąpi pierwszy start rakiety High Delta w kosmos. Markel Evans nakazał wszystkim pracownikom nie opuszczać terenu ośrodka, ponieważ mogą oni się jeszcze przydać na wypadek nieudanego startu. Ośrodek otrzyma wiadomość, że na wyspę Omikron, na której się znajdujemy. Przybył prezes korporacji profesor Simon Gere. Z ostatnich doniesień wynika, że przybywa on w centrali korporacji w mieście. Pracownik numer 12. Czyli, że jest ktoś wyżej od Markela Evansa. Sam prezes korporacji ONB. A wyspa to jest Omikron. Omikron to brzmi jak tych omnik... Nie wiem, z czym mi się kojarzy, ale z czym mi się kojarzy. Dobra, czyli mieli wysłać rakietę High Delta. I wszystko miało oczywiście Markel Evans i jest nasz główny prezes. To trzeba będzie dopaść głównego prezesa. Dziennik Johnsona, zapiski Johnsona. Mogłem się tego spodziewać, że ONB zamknie mnie na terenie ośrodka do odwołania. Trzymają mnie w ciasnym pokoiku na trzecim piętrze z dala od cywilizacji. Karmią mnie 3 razy dziennie, jednak kolację otrzymuję tylko wtedy, gdy wykonam swoją pracę w całości w wyznaczonym terminie. Próbowałem zbiec, ale zauważył mnie jeden z agentów i od razu rozkazał mi wracać do ośrodka. Mam zakaz swobodnego poruszania się po obiekcie od godziny 8 do godziny 19. Sprawdzają wszystkie moje projekty i wykonane połączenia. Zainwestowali w moim pokoju podsłuch, schowali go tak nieudolnie, że znalazłem go po 10 minutach od wprowadzki. Żałosne.
końcu miałem okazję ujrzeć Markela Evansa na własne oczy. Wygląda dokładnie tak, jak opisywali go ludzie, z którymi miałem okazję rozmawiać. To wysoki i arogancki cham, dla którego zdrowie i życie innych mają nikłą wartość. Próbował mnie przekupić, jednak dla mnie liczą się inne rzeczy niż pieniądze, przyjaźń, honor, spokój i godność. Gdyby nie groźby i liczne głuche telefony każdego wieczoru, nigdy bym nie złożył tutaj podania o pracę. Nawet jakby podarowano mi miliard marek. Zastanawiam się, jak radzi sobie Dawid na zastępstwie. Ten chłopczyna od zawsze wydawał mi się dość wstydliwy i wycofany względem innych towarzyszy. Jeśli wypuszczą mnie stąd i uda mi się wrócić na lotnisko, na czas przypiszę na niego cały mój majątek, wliczając w to lotnisko. Cała moja rodzina straciła ze mną kontakt, podobnie przyjaciele i znajomi z czasów, gdy mieszkałem w Wellington. No sorry, niestety, bo... Niestety on majątku już nie przejmie. Co najwyżej, jeśli miał Dawid dzieci albo jego żona. Dawid jest jedną osobą, której ufam na tyle, że jestem gotowy oddać całe moje dzieło życiowe, by on mógł się ją pielęgnować i być może kontynuować. Jest dla mnie jak syn, którego nigdy nie miałem. Jutro ma odbyć się planowany start rakiety. Przeczuwam, że ta ich zabawka daleko nie poleci. Znam się na inżynierii i wiem, że użyte materiały przy budowie tego ustrojfa są bardzo źle dobrane i nie poradzą sobie z trudnymi warunkami w kosmosie. Całe szczęście, że piszą moje przemyślenia, a nie dzielę się z nimi przez telefon. Gdyby mnie podsłuchali, to miałbym duże kłopoty. Na szczęście nie wiedzą, gdzie chowam swój dziennik. Ach. Rakieta poleciała w dal, kosmiczną dal. Nie minie wiele czasu, a będą musieli budować kolejną, by móc urzeczywistnić swoje wręcz zamordystyczne plany. Snow to jednak banda odklejonych od rzeczywistości imbecyli, dla których cel uświeca środki. Ich plany legną w gruzach. Kwestia czasu. To kwestia czasu. I na szczęście ja się już tam ich pozbywałem w drugim sezonie. A pozbywałem. Nie wiem, co się dzieje, jednak wezwano mnie do osobistego biura Evansa w bardzo ważnej i niepokojącej sprawie. Obawiam się, że ta pułapka i... że to pułapka i chcą mnie pozbyć, ponieważ poznałem za dużo prawdy na temat ich operacji. Wkrótce na Ziemię spadnie kolejna asteroida zawierająca na sobie czarny śnieg. ONB zadbał o to, by wysłana rakieta za pomocą ogromnego magnesu ściągnęła asteroidę w kierunku wysp Omikron. Oni poznali jej właściwości. Byłem kiedyś naukowcem i znam tą substancję. Cholera jasna, są tutaj, idą po mnie. Śmierć się zbliża. Johnson. No, Johnson miał bardzo przewalone. Nieciekawa sytuacja i jeszcze z tym Snow i ONB. A może właśnie... Nie wiem, może właśnie asteroida, która spadła z tym śniegiem, powodowała, że... wreszcie coś poszło nie tak i tym razem ta substancja tylko doprowadziła do tego, że... Kod mamy, ale to nie najważniejsze. Mam tutaj też zniesiony papier z napisem Dawid. Ja to zostawiam. Ja zostawię tylko dziennik Dawida ostatnią. Albo dobra, zostawię tutaj w sejfie, a to żeby pamiętać o Dawidku. Dobra. Biuro Markela... Oj. Przepraszam, ja chciałem się tylko go pozbyć, bo mnie wkurza chłop. No, ała! Dostałem w papę. Głupi Markelu, wywalnij się. Obiecuję, że się ciebie pozbędę. Dobra, to jest ta notatka, tak. Poczywaj, i mam kod, chyba tam na dół. I to jest ten dziennik Johnsona. No nieprzyjemna sytuacja, a z tą asteroidą i tym magnesem. Ciekawe w ogóle, czy Johnson nadal żyje, chociaż zaraz. Zobaczę to piętro po... Nie, krew jest, czyli że musiał niestety zginąć. Okej. Okay. Jak widzę krew, to jestem... To jest mało prawdopodobne, że mógł przeżyć. No chyba, że to, że asteroida spadła, spowodowało, że... Wiecie, nagle wszystko się to potoczyło i miał szansę stąd uciec. Dobra, widzę, że tu jest ta cała... wieża. Stroje awaryjne. Rok produkcji 2000. Całe stroje tutaj są, dobra. Ale ja nie chcę zakładać strój kosmonauty. Ja wiem, że to strój kosmonauty, ale... I słyszę pająki. I no, wracając. Ale Steel Ingot. Gone Chains of... Co to jest? Letter. Steel Ingot Phone. A, nie, co to jest? Zakrwawiony, to jest jego zakrwawiony nóż, ja go nie wezmę, bo to jest lepsze.
Ale słyszę co chwilę pająka, jak on będzie tak syczał, to ja naprawdę zaraz. Wyciszę. Ale ja pinkuli. Żelazny chestplate. A nie, ja to biorę oczywiście. Oj, nie chciałem cię walić. Dobra, ja to wezmę. I feel like cosmonaut, nie no. Pozwolicie, że ja to wezmę. To mnie bardziej jakby... Oj. Noże szkurna. Wiem, że wy od razu widzowie pomyślicie, że ja jestem small pipi czy coś takiego, ale uwierzcie mi, to jest mapa, a właśnie skoro, bo ja zapomniałem spawn point. Aha, a dobra, bo za każdym razem trzeba włączać, dobra, to już wyjaśnia mi spawn point. No, a wracając, nie chciałem tego. Poza tym pamiętajcie. Pomyślicie, że o, smol puści w ogóle, ale pamiętajcie, to jest mapa fabularna, to nie jest mapa, znaczy map survival, ale mniej więcej to jest mapa ten, więc wiecie o co mi chodzi. Ja nie chcę ginąć i co chwilę wracać w to samo miejsce, bo to będzie żmudne. Dlatego przepraszam was za to, postaram się tego często nie robić. Na przykład teraz, jak zginę, to na pewno się tym razem nie będę chciał wracać. Czy ja mam... Dobra, pójdę na samą górę. Raczej mi się nic nie stanie, raczej. Nie! Uff. Żubka rzucę. Dobra, i teraz powoli. To jakbym... Kroczek za kroczkiem, powoli. Albo zawsze mogę zrobić na shifcie wszystko. Ty, w sumie to jest pomysł. To jest pomysł, bo nie spadnę. Ładne te zorze. Muszę przyznać, że jak na zorze, które powstały na wskutek asteroidy i głupoty tych różnych firm, które prowadzą na wskutek Snow, UNB i tak dalej, to ładnie to wygląda. Plus taki, że będzie większa wieczna zima, ale minus... No minus jest taki, że tak jak ktoś nie lubi zimy, to niestety będzie musiał w takich warunkach żyć. I'm sorry, radiostacja. A, to jest to. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Mam częstotliwości. Tak, słychać cię, nazywam się Thomas. Thomas, Thomas Bane? Szukam cię od jakiegoś czasu, nazywam się Martin Anderson. Cholera jasne, czy wiesz, że Czekaj, kuźwa. Czy wiesz, że pełnych imion nie podaj się przez radiostację? Zresztą nieważne, skoro się ze mną skontaktowałeś, to musiałeś odnaleźć moją notatkę, gdzie podałem częstotliwość. Cóż, no tak. A więc słuchaj mnie uważnie, bo nie będę powtarzał. Zapewne znajdujesz się w ośrodku UNB, więc udaj się centralnie na zachód od tego miejsca. Po pewnym czasie ujrzysz wysoką antenę, a przy niej będzie znajdować się moja baza. Tam omówimy więcej szczegółów, bez odbioru. Wkrótce tam się zjawię. Cholera, radio się zepsuło, już się z nim nie skontaktuję. Pozostaje mi iść na zachód i go odnaleźć. Oczywiście, dlatego częstotliwości się już nie przydadzą. Teraz zostaje bezpiecznie zejść na dół. Okej, czyli spotkaliśmy się z Thomasem Bane'em. A skoro przez radiostację lepiej nie gadać, to oznacza, że jeszcze ONB na tej wyspie jest. Albo Snow. Jedno z tych dwóch. Wszystko jedno to samo... No wiadomo co. Stierwo. Snowowe. O. Właśnie, mieliśmy jeszcze to sprawdzić, zapomniałem całkowicie. 9128. Tak, dobra. 9128. Dobra. Witamy w punkcie przesłuchań. Wchodzić pojedynczo. Okej, okay, no i oczywiście jest Snow. Walić was. O, to ja lubię, nie no. Ja wiem, że ten, ale I don't like Snow. Coś tam jest? Nie, tam jest tylko pokój przesłuchań, ale może gdzieś tu jest wejście. A, jest. O, wow. Tutaj pewnie siedzieli i oglądali, jak chłopa męczyli. O, wow.
Oczywiście kajdanki i tak dalej. To jest niepotrzebne i poweźmy notatki. Pistolet i kule. Noise, dobra. Wyrok numer 22. Wyrok numer 22. Skazany John Taylor. Powód, znajomość, plan w organizacji, nieuległość. Wyrok. Kara śmierci, strzał w tył głowy. Zwłoki zakopać nieopodal obiektu. Zatrzeć wszystkie ślady. Usunąć dane osoby ze wszystkich teczek i archiwów. Podpisali komisarz Harry Wolf. Skazany John Taylor. PW. 11.02.2007. Zakopany nieopodal obiektu. Dobra, to sobie zostawię też, bo to też się przyda tam później. Dziennik Johnsona zostawię. Będę wiedział, że... Będzie trzeba się chłopów pozbyć. Kilof mi zaraz pójdzie. Co jest niedobrą wiadomością. Tak, na pewno się prześpię, bo jest późno. Rembek, z czym odpaliłeś takie straszne piosenki? Znaczy, takie straszne dźwięki. Łatwo ci powiem. I will shit myself a lot. Ja wiem, co to jest. I to nie jest fajne. I don't think so. Dobra, zostawię to, bo wędkę raczej nie będę korzystał. Ale wyjdę z pokoju przesłuchań, bo już blisko mam. Dobra, czyli teraz do końca sprawdzić obiekt i będziemy mieli wszystko z głowy. Okej, tutaj były wszystkie dokumenty. Wszystko po kolei, dawać mi notatki. Dobra, tutaj obstawiam. Okej, tutaj była wystrzeliwana rakieta. Dobra, wszystko obejdę wokół, żeby zobaczyć, czy coś tutaj nie ominęłem. Jeśli coś ominąłem, to dajcie znać w komentarzach, będę wiedział na przyszłość. Dobra, to jest Enderman, na którego lepiej nie patrzeć. No i to by było wszystko tak naprawdę. Teraz tylko muszę iść na zachód. Czyli tam. Dobra, ale na razie... Tam z... O, jest stąd widać mój grób. Nice, dobra, wszyscy będą wiedzieć. I Boże, koło obiektu John Taylor zginął, tak? Dobrze pamiętam? Wyrok numer 22. Nieopodal obiektu, dobra, nieopodal. Czyli gdzieś tutaj muszę obserwować, czy nie widać coś w rodzaju zakopanej górki, czy coś takiego. Tutaj coś niby? Nie. Powiem wam, niełatwo znaleźć zakopane... A nie, są zwłoki, oczywiście. No czemu ja... Skąd się ja wiedziałem, że to tak... To tak... Cholera, jestem zepsułem kilof, dobra. Give me a sec. Dobra, co ja mogę w ogóle ze stali zrobić? Albo co jestem w stanie? Nie jestem w stanie tego zrobić. Jestem ze stali chyba nic w stanie zrobić, a kilof chociaż... Nie, czyli stal jest tak naprawdę mi... bezużyteczna. Dobra, to zostawię to tak. A stal wyrzucę. Znaczy... Piszcie w komentarzach, czy ona była potrzebna. Jak dla mnie, skoro nie mogę nic z niej zrobić, to po prostu sobie dam czysty spokój. Ojeju, biedaku. Uczuję ci. I przy okazji spoczywaj w pokoju, tylko pozwól, że najpierw ja stąd wyjdę. O! I teraz spoczywaj w pokoju. Czekaj, bo to trzeba cię jakoś oznaczyć, żeby ludzie pamiętali, że tutaj byłeś. O, spoczywaj w pokoju. Czyli wiedziałem, że jednak to ciało znajdę. Dobra, czyli tam jednak nic nie było. Ale wracając, lecimy na zachód. W ogóle ile jest już trwa odcinek? 24 minuty. To dojdziemy w takim razie do obiektu. Czyli dokładnie do tego, do tej chyba stacji radiowej. Nie jestem pewny. Ale skoro mówił chłop o antenie, to pewnie radiostacja jakaś. I mówił, że cały czas na zachód, czyli west. Dobra, szybko się tam ubijemy. Pierwsze co będę jadł, to zupki. Zupki najwięcej miejsca zabierają, a im szybciej się ich pozbędę, tym szybciej się ich pozbędę. Dobra. O! W ostatniej chwili udało mi się... Dobra, to są kajdanki, niepotrzebne mi, ale ja pinkole w ostatniej chwili... Tutaj nie było go. Już myślałem, że będzie mi podbiegał. Jesus Christ.
bo się bardziej... Nie no, bardziej niż w grach horror się nie zesram. Nie słychać dźwięku broni. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo chyba raczej powinny być wszystkie dźwięki, aż zobaczę. Nie, nie wiem czemu, ale uznajmy, że będzie piu piu, piu piu piu, piu piu. Jakieś dźwięki się doda. Dobra, west, west, west. No, no tak. Nawet sobie zobaczę. I... Centralnie na zachód. No to idę centralnie na zachód. I powinienem szukać wielkiej anteny. No to dobrze, idę w takim razie. In that case, I'm going good. No chyba, że coś mi się pomyliło, jak to u mnie zwykle bywa i... Będę się zaraz wracał z powrotem. Nie, dobrze idę. West to jest zakrót. Czyli po prostu będę musiał przez jakiś czas jeszcze będziemy chodzić na zachód. Ja pamiętam to z tego z kilku powodów. Po pierwsze angielski, a po drugie zawsze sobie przypominam w ten sposób, że mówię słowo Wild West i przypominam że sobie, że no dziki zachód, więc ja dobrze pamiętam. Warto było grać w Red Dead Redemption. Dość dużo tych drzew. A chłop mówił centralnie na zachód, więc chyba raczej dobrze idę. Mówił, żebym szukał anteny. Jedna taka, długi czubek takiej bardzo długiej anteny. No chyba raczej jej nie ominąłem. Oh, I am stupid. Czyli gdzieś była z tyłu, nie no. Jak jeszcze raz, znajdujesz się więc udaj się centralnie na zachód od tego miejsca. Po pewnym czasie ujrzysz wysoką antenę, a przy niej będzie znajdować się moja baza, okej. Okay. Czyli antena gdzieś jest w pobliżu, a przy antenie jest jego baza. Well fuck. Tak to powiem. Czemu? Bo kurna... Jak zwykle miewam problemy z nawigacją. Znaczy, wiecie, nie mam zazwyczaj problemów z nawigacją, ale szłem, no. Było west, było west. Tylko jak zwykle... Chyba mylę kierunki. Zobaczymy. Gdzieś tu powinna być antena. Szukaj anteny. Zjem obiadek i szukaj anteny. Antena, antena, antena. Taka długa. Bardzo długa. Z góry. Antena. No chyba, że wrócę po prostu do tego obiektu i... Najwyżej od tamtego... No szukaj mi, nie ma! Nie widzę. Nie widzę anteny. To jest. Powinna być antena, a ja jej nie widzę. Najwyżej, wiecie widzowie. Zaczniemy odcinek już najwyżej. Jak będę z dużą świadomością, że wiem, gdzie to jest. Nie no, poza odcinkiem sobie spojrzę, w którą stronę to jest, albo... Nie no, dobrze idę, przecież szłem. Teraz się okaże, że wrócę z powrotem do tego obiektu i będę taki what the fuck. In your eyes, don't think I'm alone, No
No chyba, że to jest po drugiej stronie tego archipelagu. To wtedy I'm kinda fucked up. Ja wróciłem z powrotem do tej samej bazy, dobra. Napiszę, że na zachód mam iść. Na one freaking zachód. To daje mi do myślenia mniej więcej tyle, że coś musiałem zwalić. No bo szłem centralnie off tą stronę. No szłem centralnie off tą stronę. Fucking west. I coś musiałem zwalić. Nie wiem. I don't fucking know, co musiałem zwalić, ale coś musiałem, także widzowie. To będzie na tyle w tym odcinku, bo odcinek ma już 31 minut, a ja robię odcinki półgodzinne. Tylko może wyłączę te dźwięki. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i będziecie chcieli więcej odcinków z... Rembek z te dźwięki mnie przeraża. No, wracające. To będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Kolejny klimatyczny odcinek z... Wyspy Mrozu, część trzecia. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz subskrypcję na kanale Astyna i Rembeksa oraz Diaksa pod mapą Wyspa Mrozu, część trzecia, ponieważ to bardzo wspiera mapmakerów, jak i właśnie twórców map. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!